łaską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie, staraliśmy się w nich podtrzymać i rozwijać. Aby dzieci nasze wytrwale w wierze swoich ojców i w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła. Będzie korzystać z prawa dzieci Bożych do pokarmu dającego życie wieczne. Pamiętajcie dobrze, że pełne uczestnictwo we mszy świętej dokonuje się przez przyjęcie komunii. Dobro otrzymujemy od siebie, ale tak łatwo zapominamy o tym. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Jezusie Chryste, Ty obiecał niebezne carstwo всім тим, хто як діти, любитиму і довірятиму тобі. А ми так мало любимо тебе. Помилуй нас. Помилуй нас. Хвала на високості Богу, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Takie, że wydaje nasienie dla sierca i chleb dla jedzącego. Яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Алелуя, 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 алелуя. Ото сівця вийшов сіяти, а коли сіяв, одне зерно падло на дорогу, надлетіли птахи і видобували є. Одне padły na grunt skalisty. Umiłowani i kochani dzieci, drogi rodzice, dzisiaj przeżywacie wielką radość. I do tej radości też sporo czasu było przygotowanie. Było specyficzne też przygotowanie, bo wszedł pobożny koronawirus, prawda? I te nasze lekcje były też przez różne programy, przez internet. Teraz było takie szczególne przygotowanie i tu też to, że wy dzisiaj jesteście tak pięknie ubrani, pięknie też i przygotowanie, prawda? Bo możemy popatrzeć, że właśnie tu te serduszka są białe. Co to jest biały kolor? Wasze ubrania też są białe. Co oznacza ten biały kolor? Że nasze serce już czyste. Właśnie, że wasze serce już czyste od grzechu, prawda? I to oczyszczenie waszych serc odbyło się kiedy? Wczoraj, prawda? Wczoraj, kiedy skorzystaliście po raz pierwszy w swoim życiu ze sakramentu spowiedzi. Ale dzisiaj wasze serce zostanie jeszcze napełnione czymś, kimś wyjątkowym. Czym wasze serce zostanie napełnione? Panem Jezusem. Wasze serce zostanie napełnione Panem Jezusem. I jedna z mam, która miała bardzo ładny sen, przyśnił się jej Pan Jezus. Ale w wyjątkowy sposób. Pan Jezus stał tak jak w sklepie i rozdawał różne dary. I wtedy, kiedy doszła kolej, jej kolej, to Pan Jezus zapytał, a o co Ty chcesz poprosić? I wtedy matka zaczęła prosić, że
o szczęście dla domu, o radość, o rozum dla dzieci, o mocną wiarę. Pan Jezus powiedział do niej, że bardzo ładne masz prośby, ale ja to rozdaję tylko ziarno. I słuchajcie, dzisiaj liturgia Słowa, Słowo Boże, które słuchaliśmy, to jest żywym tym Słowem. I tak jak zawsze Słowo Boże. I właśnie tą dobrą glebą to dzisiaj jest każdy z was. Ale kto jest rolnikiem, to wie, że aby gleba była dobrą, to też trzeba bardzo, bardzo dużo wysiłku, żeby na niej się napracować. Ale też i cały czas trzeba ją utrzymywać. I dzisiaj to wasze przygotowanie, właśnie to, co powiedziałem na początku, że zawdzięczamy bardzo też rodzicom, bo te nasze spotkania, godzina, dwie, to tak naprawdę mało czasu. Ale właśnie to rodzice was przygotowali przez to, że modlitwa powinna być w waszym życiu. Rodzice was przygotowali, żeby powinna być dobroć, miłość. I drodzy rodzice, zobaczcie teraz na wasze dzieci. Są uśmiechnięte, piękne ubrane, radosne. I właśnie to teraz jest wasz ich obowiązek, aby tak jak te ubrania, tak jak te serduszka przy ołtarzu Pana, oni nadal tacy zostawali. Z czystym sercem. Ale to potrzebuje właśnie wymagania. Jednej kobiecie, kiedy dziecko wpadło do studni, to ona nie zastanawiając się, od razu skoczyła za tym dzieckiem. Zanim ktoś tam zaczął myśleć, jak można wyciągnąć, co zrobić. I myślę, że to każda z was, matka, każdy ojciec, uczyniłby podobnie. Ale właśnie, czy pamiętacie to w swojej codzienności, że właśnie wasze dziecko codziennie potrzebuje, aby go pouczyć, aby go ratować. Ale i my, drodzy bracia i siostry, wszyscy, którzy patrujemy się w dzisiejszą uroczystość i w te dzieci, to właśnie potrzebujemy tej takiej pomocy bliźnich. I właśnie tym, kto robi nas tym dobrym dzieckiem, kto to jest? Kto robi nas najlepszym dzieckiem? Kto jest? Kto dzisiaj nas robi wyjątkowym? Pan. Pan Bóg czyni z nas wyjątkowych dzieci. I dzisiaj to, co słyszymy w Ewangelii, że Pan Bóg te swoje ziarna rozsypuje na wszystkich. Nie patrzy, czy ktoś jest najmądrzejszy, najsilniejszy, najlepszy. Ale właśnie Pan Bóg rzuca te ziarno wszędzie. I na drogę, i na kamienie. I właśnie to od nas zależy, czy to ziarno będzie rosło. To od was, drodzy rodzice, zależy, czy te wasze dzieci będą tak z pięknym sercem trwali jak najdłużej. A wy, drogie dzieci, dzisiaj przyjmiecie Pana Jezusa. I to jest ten moment, który oczekiwaliście. To jest ten moment, do którego szliście. I teraz może, kim pracują wasze rodzice? Kim pracuje twój ojciec? Lekarzem. Kim mama, tata pracuje? Nikim nie pracuje. Dzisiaj to mama i tata nie pracują, w niedzielę. Kim mama, tata pracuje? Też zapomnieli. Kim mama, tata pracuje? Mama maluje, tata sprzedaje. Kim mama, tata pracuje? Nauczycielką angielskiego. Mama nauczycielką. Kim mama, tata pracuje? Kurier. Kim tata, mama pracuje? Tata pracuje na robocie, a mama... Tata pracuje z grupami, a mama lekarz. Mama lekarz, tata z grupami. Kim pracuje w rodzicy? Tata rozwozi chleb. Słuchajcie, zobaczcie, że wasze rodzice mają różne prace, prawda? Ale to nie było tak, że w jednym momencie oni stanęli się tym, kim są teraz.
Bardzo dobrze to było, że też lekarze, prawda, rodzice, nauczycieli. Teraz żyjemy w tym takim czasie, kiedy wszystko bardzo się zmienia. I chociażby nawet, prawda, nauczycieli to teraz przez internet uczą. I starszym nauczycielom też trzeba rozwijać się, żeby iść w nogę z tym wszystkim. Tak samo i lekarze, różne technologie nowe powinni poznawać, aby też te zabiegi były udane, żeby te zabiegi były z jak najwięcej możliwością, że będzie wszystko dobrze. I słuchajcie, drogie dzieci, dzisiaj coś podobnego jest z wami. Dzisiaj wy przyjmiecie Pana Jezusa. Wczoraj skorzystaliście z sakramentu spowiedzi. Ale to nie kończy się tym. I to przyjmowanie Pana Jezusa nie będzie tak, że jutro już więcej nie będę przyjmował, pojutrze, rok, dwa i tak całe życie. Ale właśnie teraz od was wymaga się ta ciągłość. I żeby przyjmować Pana Jezusa, to te serduszka są w dar. I właśnie tym waszym darem dla Pana Jezusa, to żeby to serce było dobre. I to jest wymaganie, żeby na co dzień stawać się coraz lepsze. Żeby kiedy powrócicie do domu, tak jak było w prośbie waszych rodziców, że kiedy powrócicie do domu, to już będziecie inni. Że już nie będzie malutka Małgosia, Danilo, nie będzie malutki Marko, Karolina, ale już będziecie dzieci, którzy rozpoznajecie, co jest dobro, co jest zło. Dzieci, którzy wiedzą, że jeżeli zrobiłem czegoś złego, to muszę przeprosić. Jeszcze na koniec opowiem wam króciutką historię. W Ziemi Świętej, blisko rzeki Jordanu, jest klasztor. I w tym klasztorze bardzo czczą świętego Hierasyma. To był mnich, który miał bardzo dobre serce. Wszyscy go lubili. I kiedy on tam przyszedł na tą pustynię, to od razu obok niego zgromadziło się bardzo dużo innych mnichów i powstał klasztor. I słuchajcie, miał takie dobre serce, że nawet zwierzęta odczuwali, że on jest dobrym człowiekiem. Jednego razu, kiedy lwu wpadła w lapę jakaś igła, to wtedy on zobaczył, że on się bardzo męczy. Oswobodził go i zaczął z nim jakby rozmawiać. Lew tak go polubił, że poszedł z nim do klasztoru. Wszyscy się bali lwa, ale on chodził po klasztorze z mnichem. Był tak jakby piesek. Ale jednego razu, kiedy przyszedł karawana, to osioł był obok lwa. I lew miał pilnować osła. Ale był zmęczony, bo było gorąco i osioł odszedł do lwa, a jakiś pan, który sobie po prostu szedł, zobaczył osła, który blądził pustynią, zabrał sobie. I wtedy wszyscy pomyśleli, że naiwny był ten święty Hierasym, bo pomyślał sobie, że można być takim dobrym, że nawet zmienić lwa, ale lew nadal zostaje lwem. Ale święty powiedział, że do lwa, że teraz nie ma osła, musi ktoś wodę nosić. Za pokutę będziesz nosił wodę zamiast osła. Ale przez niecały tydzień przyszła znowu karawanna i z tą karawanną przyszedł właśnie ten osła. I wtedy wszyscy zobaczyli, że obok świętego, nawet zwierzę, który nie zmienia się, może stać się pięknym, łagodnym i dobrym. I drodzy dzieci, życzę wam, aby właśnie od tej chwili, kiedy tu na ołtarzu Pana przyjmiecie Pana Jezusa i wasze serce w szczególny sposób napełni się Jego miłością, Jego dobrocią, to właśnie, żeby obok was wasze rodzice, ci, którzy dzisiaj przyszli z wami, znajomi, chrześni, przyjaciele, wiedzieli, że właśnie wy jesteście teraz o wiele lepsi. Że Bóg mieszka w waszym sercu. I Bóg będzie tam mieszkał, dopóki będziecie zawsze wybierać to, co dobre. Niech Bóg wam w tym błogosławi. Amen. Świecy paschalnej, której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną. Że nasz grzech oddał się w swoim dzieci Boży. Stworzyciela niech na ziemi. Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego
Matkę Świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej pięknej uroczystości. Życzymy Wam zdrowia i zapału do radosnej pracy dla Pana Jezusa. Ojciec i Syn i Duch Święty.